Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Paweł powiedział, że się nie będzie odzywał, bo ma parcie ponoć na szkło. Skończyło się. Duma go ubodła. Nie, po prostu nie mam parcie na szkło. A jaki hol nagrywasz? Żaden. A jakiś pomysł mam? Może macie jakieś pomysły, co by mógł nagrać, jaki hol, bo nie był taki pomysł. Motor rutiny. Tak, na pewno nie. Kupimy starą pralkę. Dobra. A mamo, zrobiłaś tą potrację samotwór już? Nie. Widzicie? Miała zrobić. Trochę będzie ciepło teraz, zimno. Zimno. Słuchajcie, szaro, buro i ponuro u nas. Masakra. Deszcz pada. Tata idzie, żeby wychodzić samotwór jeszcze. Byliśmy na przeglądzie. Musimy to ogarnąć już. Tak. Byliśmy na przeglądzie. Tak. To ty idź. Ja idę. Kolejkę. A ty się męcz. Pa. Męcz się. Nie będę męczył. Trochę zimno ogólnie będzie w samochodzie, ale mówię, to mam chwilę. Trzaskanie. Mam chwilę, to się do was, słuchajcie, odezwę. Wiecie co? Tak sobie troszeczkę kamerkę skieruję na siebie. Mam kolczyki od Dary, nie wiem czy widzicie. Od Dary z kanału W Cieniu Sztuki, na który was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ona cuda robi. Mam włosy takie, ale no nie będę rozpuszczać, bo naprawdę jest masakra. Wiem. No nie będę ich rozpuszczać, bo bym miała je wszędzie. Nie dość, że już są wszędzie, to jeszcze bym miała je o matko jedyna. Znowu myślałam, że mi telefon, słuchajcie, dzwoni. Nie, to elektronika, wiecie, tak buczy, lusterka się chowają. No, wiecie, co wam chciałam powiedzieć? Że ja to jestem po prostu przebój totalny. Jestem ostatnio w mieście, tak na szybkiego, bez chłopaków. Moja mama z nimi została, bo akurat mówiła, że jedzie gdzieś tam po południu, ale ma chwilę wolnego. No to mówię, wiesz co, zostań z nimi, bo ja musiałam w urzędzie coś załatwić. Bardzo pilnie, ważną sprawę. No i wiecie, zaparkowałam samochód, kawałek dalej jest urząd, lecę do tego urzędu już tak na szybkiego, bo wiedziałam, że zaraz to się zaczną tam mega kolejki. I tak przed wejściem do urzędu patrzę, jakaś kobieta też tak przechodzi przez ulicę kawałek dalej, wiecie co, i patrzy na mnie, no ale nic. No coś mi tak się skojarzyło, Boże, jakaś znajoma. A tu musicie wiedzieć, że ja nie mam totalnie takiej, wiecie, pamięci do twarzy. Jeśli kogoś widuję często, okej, ale jak na przykład kogoś bardzo dawno nie widziałam, albo raz czy dwa razy w życiu, to mi jest ciężko, tak wiecie, zapamiętać go dokładnie z twarzy. To jest tutaj u mnie wielki problem. No i tak mówię, kurczę, tak siedzę w tym urzędzie i mówię, myślę, no tak mi głupio, a jeśli to naprawdę była moja koleżanka, z którą przechodziłam całą podstawówkę i w ogóle. I się nie odezwałam, Boże, co ona sobie pomyślała, ale z drugiej strony mówię, nie, no bo mówię, ona miała, mówię, była szczuplejsza, niższa, no ale wiecie, człowiek się zmienia pod, tak sobie mówię do siebie, tak w myślach, no człowiek się zmienia też pod ugląd, mówię, jeśli ona się do mnie nie odezwała, to po prostu, no ja się też nie będę odzywać, bo już tak miałam kilka przypadków, że odezwałam się do kogoś, wiecie co, i się okazało, że to była totalnie inna osoba. Także ja już jestem bardzo na to uczulona i się nie odzywam. Jeśli ktoś się do mnie pierwszy odezwie, to jest okej. No i wiecie, załatwiłam sprawę w urzędzie i mówię, jeszcze tylko na szybkiego wskoczę do Pepco. Po jedną rzecz, ogólnie chciałam sprawdzić, czy są te woreczki, wiecie, zamykane. Bo moja mama też chciała, ja chciałam i chciałam sprawdzić, czy one są w ogóle na stałe w ofercie, czy jednak są tylko, tak wiecie, od okazji, tak jak wtedy. No i poszłam do Rossmana jeszcze po szampon. I wiecie, wychodząc z Rossmana, ona, ta kobieta wchodziła wychodziła z Pepco i ona wchodziła, chciała tak wejść do Rossmana, bo ona są vis-a-vis Rossman Pepco. No ja tak patrzę, znowu popatrzyła, ona na mnie popatrzyła, nie, i w końcu tak wzięła jak... I co się okazało w ogóle, że to jest właśnie moja koleżanka, i ona mówi, Marysia, no ty sobie nie rób jaj. Wtedy to się śpieszyłaś, ja się śpieszyłam, bo byłam umówiona, ale teraz, żebyś po prostu stanęła twarzą twarz ze mną i mnie nie poznała. Było mi tak głupio, słuchajcie, niesamowicie, totalnie, że...
tak wiecie, wyłąkałam, no, że przepraszam i w ogóle, ale ten, totalnie nie poznałam, wiecie, w ciąży jest, to jest raz, nawet nie wiedziałam, no bo nie miałam tyle, wiecie, lat z nią kontaktu, ona się wyprowadziła, najpierw ja się wyprowadziłam, potem ja wróciłam z moim mężem, w międzyczasie ona się wyprowadziła, potem znowu się gdzieś tam przeprowadziła i teraz nawet nie wiem, bo się nie spytałam w sumie, gdzie ona mieszka, czy mieszka w tym mieście, czy mieszka obok, w jakimś mieście, w wiosce, czy coś i załatwiała sprawy, nie wiem. No, ale wiecie, przechodziłam z nią całą podstawówkę i za dużo się też nie zmieniła na twarzy, ale jednak jakieś tam zmiany są. Ale tak mi głupio było. O Jezu. No, opowiadałam mojej mamie, moja mama tak się naśmiała, bo najpierw tak mówi: Marysia, czy ty mnie nie poznajesz, nie? I ten mówi: naprawdę, wtedy to mogłaś, ale teraz stoisz twarzą w twarz ze mną i tak mi było głupio. No, to tak tyle z moich znowu wpadek po nawigacji. O Jezu. No, ale ten... Chciałam ją, bo wiecie, my tak, my Facebooka bardzo późno założyliśmy, wszyscy już na nim byli, w ogóle też tak nie mamy wszystkich znajomości na tym Facebooku, ale bardziej no Facebooka też traktujemy podług takiej znajomości, których wiecie, albo rodzinę, którą tam, która wyjechała czy coś, a chcemy mieć z nimi kontakt, czy oni na przykład chcą z nami kontakt, no to ich tam mamy, a tak to dużo, dużo ludzi nie mamy takich właśnie. Z którym kiedyś tam, wiecie, mieliśmy znajomości czy coś, no bo te znajomości się pourywały. Wiem, że Facebook jest też od tego, żeby właśnie te znajomości mieć. No ale jak macie tam, wiecie, tysiące znajomości, no to też nie chcemy, no bo jednak tam są zdjęcia też naszych dzieci, wszystko. Ja wiem, że teraz jesteśmy na YouTubie, ale tak jak wszyscy mówią, że w sieci nic nie ginie, nie? No, także... Nie, nawet pamiętam, jak wystawiałam zdjęcie z... jak Kacperek ukończył pierwszą klasę ze świadectwem, to coś tam dostałam zgłoszenie naruszenia czegoś tam i musiałam to zdjęcie usunąć, także trochę takie, wiecie, są nieraz nieprzyjemne też sytuacje, albo ktoś robi screena czy coś i dużo się o tym słyszy, dlatego trzeba uważać. No, co jeszcze chciałam wam powiedzieć, bo ja sobie trochę tak pogadam do was. Ogólnie jesteśmy w mieście, załatwiam sprawy bez chłopaków. Chłopaki są z moją mamą, bo ona ma wiecie, przedpołudnie takie wolne i powiedziała, że z nimi zostanie, bo mają katar i tak, wiecie, za dużo ludzi panikuje z tym koronawirusem. Dajcie znać w ogóle, czy u was jest taki boom. U nas jest masakra i to już, wiecie, nigdy nie ma tego potwierdzenia u nas, w Polsce bynajmniej. A u nas to po prostu ludzie robią zapasy, jakby miała być kwarantanna, spółek zaczyna wszystko znikać, cukier to już totalnie, ja się śmieję, moja mama mówi, że też zaczyna robić zapasy. Ja mówię do mojej mamy, że kurczę, no ty to chyba zrobisz takie zapasy samego cukru, bo ona bardzo lubi słodką herbatę, kawę. Ona mówi, że od cukru zacznie. Ja mówię, to ty się śpiesz, bo naprawdę wszystko zaczęło znikać. Nie wiem, w ogóle teraz też słyszę, bo byliśmy w sklepie i ludzie tacy, widać, że są znajomymi, nie? I mówią, nie podchodź do mnie. Słuchajcie, Lukam tak, bo samochód wyjeżdżał. Nie podchodź do mnie albo coś, bo wiesz, teraz zarazki i w ogóle jeszcze zauważyłam, że u nas to się udziela tym, że jeszcze jest ta największa teraz zachorowalność na grypę. Słyszałam, że teraz w Polsce umarła dziewczynka, chyba jakoś 12-13-letnia, matko, na grypę. Ale to jest potwierdzone, że na grypę, a ludzie dostali na głowę. I my tak z mężem troszeczkę, wiecie, tak podchodzimy do tego z jakimś dystansem, bo panika to jest najgorszy doradca i wiecie, tak słuchamy, obserwujemy. No, ale żeby tak popadać w panikę, to też nie ma co, no bo jakbyśmy mieli naprawdę ześwirować tak, co niektórzy, no to byśmy przestali, nie wiem, Kacpra puszczać do szkoły i sami wyjeżdżać do miasta, załatwiać, wiecie co, sprawy i w ogóle. A u nas to się tak zaczyna powoli na taką skalę dziać. To więc dajcie znać naprawdę nam, czy u was wy tak zauważyliście, co się dzieje. Nie wiem, jak to jest w przychodniach, bo szczerze mówiąc, no my nie chorujemy, tak jak mówię, teraz chłopaki załapali katar, no ale tym sprayem, ten spray to jest cudowny specyfik. Ratujemy się. No i oczywiście herbata z miodem, czosnek i
No i my tak się leczymy. Ale wiecie co, no... Nie wiem jak to wygląda w przychodniach. Może wychodzicie, to mi powiecie, jak to jest, czy ludzie naprawdę panikują, bo u nas tak, kurczę, no, puszki, makarony, ryże, mąka, cukier, no to schodzi w mgnieniu oka. Byliśmy 3 dni pod rząd, słuchajcie, w Biedronce. I tak byliśmy, że słuchajcie, załatwialiśmy jakieś tam sprawy i byliśmy tak, że jednego dnia nie było już praktycznie cukru, mąki, ten. Na następny dzień przyszliśmy, to widać było, że to był towar dostawiony, już praktycznie go nie było, tak samo puszki. Ja nie mogę znaleźć kukurydzy w puszce, ani groszku, ani takich rzeczy. Musimy się przestawić na inny sklep, bo akurat tego potrzebuję. No i wow. Wow, nie spodziewałam się, że ludzie po prostu tak, no, wpadną w taką panikę, bo troszeczkę wpadają. I ja wiem, że to jest jednak wirus poważny i w ogóle nie ma co się z tego śmiać, ale no i myślę, że czekam na jakieś, wiecie, potwierdzenia, takie, żeby to były już pewne potwierdzenia, tak? Ja wiem, że my mieszkamy akurat koło granicy, może nie tak vis-a-vis, ale jednak blisko granicy. No i wiecie co, no wiem, że, bo też słyszałam, właśnie nie wiem, czy to jest potwierdzone, ale co, gdzieś mi się obiło o uszy, wiecie co, że ponoć mają, jeśli będą te kwarantanny, to właśnie koło granic, żeby to się nie rozprzestrzeniało, żeby to się nie rozchodziło, nie wiem. Także, czy, wiecie, czytamy, dowiadujemy się, ale czekam na jakieś takie potwierdzenia, bo też słyszałam, że kupywać maseczki w ogóle, że tych maseczek coraz więcej brakuje w aptekach, że nie ma już ich. A potem co się dowiedziałam, że tak naprawdę te maseczki nie pomagają, że bardziej to pomogą lekarzom, którzy jednak noszą je cały czas w kontaktach, wiecie, w szpitalu i w ogóle, a takim zwykłym ludziom nie, jednak po prostu dbanie o higienę tak jak zawsze, czyli mycie rąk często, jak przy grypie na przykład, czy przy przeziębieniu, mycie rąk po prostu i dbanie o ten. My w ogóle, nie wiem, czy to też nam pomoże, bo ale to też nie ma co przesadzać z tymi żelami antybakteryjnymi. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to się po prostu... Czekamy na rozwój wydarzeń. O, nie panikuję. Chociaż moja mama mówi też, Marysia, rób zapasy. Nie wiem. Nie wiem, czy tak pójdę w te zapasy, czy jednak... czy na razie jednak poczekam. Bo tam też mamy tak... takie informacje po prostu, że we Włoszech to jest ponoć masakra. I to takie potwierdzone i ponoć, że brakuje jednak, bo jest ta kwarantanna tam i jednak, że ludziom brakuje jakiejś tam żywności. Nie wiem, czy to chodzi właśnie, bo się nie dopytałam mojego męża, bo to mój mąż mi mówił, bo się to wiedział. Czy to chodzi o taką, wiecie, żywność naprawdę, 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 że nie ma jej? Czy po prostu chodzi o jakieś takie, wiecie, produkty, których zabrakło, ale będzie to dowiezione, czy coś, nie wiem. Także co, nie panikujemy, trzymamy się i czekam na jakieś potwierdzone informacje, bo chyba po prostu lepiej poczekać i dowiedzieć się już takiego pewnego sygnału. Paweł wraca, także ja kończę i jedziemy dalej. Siema. Jestem. Jesteś, a już skończyłam. Czemu skończyłeś? No bo jedziemy już dalej załatwiać. Ale to wyprzedzenie drogie znowu jest... Wszystko drożeje. Słuchajcie, ja się nie dziwię, Konrada napisała, że właśnie warto w ogóle kupywać na promocję i to jest prawda. Wszystko drożeje. My się ostatnio wspominaliśmy, śmialiśmy, nie? Że 5 lat temu, nie? 4 lata temu nawet. Ale 5 tak lat temu. Ale poczekaj. Poczekaj, tylko skończę, nie? Poczekaj, skończę, tak? Dobrze, no. No i słuchajcie, tak się śmialiśmy, że no 5 lat temu to z Biedronki zakupy zrobić. Za 200 zł wywoziliśmy, słuchajcie, kosz, cały taki tak, wózek, ten duży. A teraz za 200 zł... Pół wózka? No, nawet nie. Chyba, że kupujemy to, wiesz, co czy potrzeba, no, to tam 40 mnie też wywiezie, ale tak... No. Coś się weźmie nieplanowanego, to... No. Także naprawdę, trzeba często patrzeć na tak robi. Ja nie robię tak często, ja sobie wypraszam. No. Ja jestem bardzo oszczędną osobą. Jak muszę, to oszczędzam. Ja chory, tego co? Koronawirusa, tak? Ja już mówiłam o tym wirusie, ale nie ma co naprawdę podać panikę. Dobra. No, kończymy. Tak, kończymy, jakie jedziemy dalej. Jeszcze, no. Jakiś hol męski zrobimy? Może. Zobaczymy, co tam nagra mój mąż. No, także
Widzimy się później. Podaj mi miseczkę jeszcze, abyś mogła. Już ci podaję. Słuchajcie, jesteśmy w domu. Dobrze, sam se podam. Nie, poczekaj chwilę. Czekam, dobrze. No. Jesteśmy w domu i już pokazujemy, co kupiliśmy. Kilka rzeczy wręcz, bo wszystko tak praktycznie mamy. Także tak. Patrzę, tutaj mi Mikołaj pomalował już ołówkiem. Ale to nic, zaraz się zmyję. Tu mamy ser Gouda, borówki. Tak, bo chłopaki uwielbiają. Tutaj jogurt tacie do pracy. Jogurt tutaj jego Bella, słuchajcie, bo były kup 5, będą po złotówce za 5 zł. Makaron do rosołu, ser rycerski, bo już nie ma tego, co kupowaliśmy. Trudno. Może jeszcze dadzą. Tutaj jest krem taki. Specjalny. No, wiecie, nieraz do naleśników czy coś, jak nie ma dżemu, czy niech leży. To jeszcze pokrywka mi ten. Tu jest kukurydza, 2 puszki. Tylko Bella to sadził. Twaróg chudy, bo my lubimy z Mikołajem. Tam jest pokrywka od pudełka, widzicie. Tu mamy, słuchajcie, tata będzie sadził sobie. Lubczyk ogrodowy. Jeszcze mamy od naszej sąsiadki, będziemy też sadzić. Zobaczymy, który będzie po prostu zdrowszy, o to chodzi, bo coś nam choroba bierze zawsze ten lubczyk. Ogórki. Cukinia. Niektórzy powiedzą, że to za późno, ale nie. My właśnie tak chcemy troszeczkę później, żeby były te warzywa. Z tego względu, że wiecie, na początku tutaj do nas pan przyjeżdża ze swoimi warzywami, wszystko ładnie, pięknie, a potem nie mamy warzyw takich swoich, także o to chodzi. Ogórki, bo ogólnie do zaprawiania, żebyśmy mieli. Koperek niech będzie. Mamy paprykę słodką, mamy 2 marchewki. Jakie były, takie są, bo mamy warzywa i dokupiliśmy, tak wiecie, do tej paczki fiksu, tej włoszczyzny na rosół, 2 marchewki. Tu mamy szyneczkę drobiową. Tu mamy ziemniaki, jajka i Paweł już kroi fileta. Resztę poporcjuję, zamrozi się. A, i pomidorki. Ale świetna cena była. Były po 3 zł jakoś. Także wzięłam. Bo już cebulę mamy, wszystko. No wszystko mamy po prostu takie, wiecie. Kilka rzeczy dokupywaliśmy przy okazji, jak byliśmy w mieście. Także zakupów na tyle. Zobaczymy, jak z tymi nasionami. Ale mówię, lubczyk niech sobie wzejdzie. Najpierw w domu, a potem przesadzimy. Bo jeszcze musimy ogólnie dowieźć ziemi. Trochę z naszego tam pola. Także zobaczymy. Słuchajcie, kochani, zakupy rozpakowaliśmy. Tafunale. No i półka nam się rozwaliła do końca, bo Mikołaj ją siadał, wiecie co, na nią. A tu były takie coś, takie orurki, żeby wam pokazać. I wymyśleliśmy, że weźmiemy, mam z takich listewek, tu są, widzicie, zakładki porobione, bo nie mieliśmy wkrętów takich krótkich. I jest nasze parcie, na szkło, Mikołaj. Nie widać cię. Ale... Mateusz, musisz swoje powiedzieć, tak? To ty zepsułeś, tak. No i... Słuchajcie, mi się wydaje, tutaj widzicie taśmy na kaloryferze. Nie, one są przyklejone ogólnie, bo ten... Żeby chłopaki butami, tak nie ten... No nie kopali, nie walili w ten. Teraz odklejam, wiecie co, za jakiś czas i przyklejam na nowo. Bo oni nie patrzą. No. I myślę, że... W ogóle myślimy, że to lepiej teraz wygląda, ładniej. To jest naturalny kolor tej szafki, tej półki, co była. A tylko do... Tu stawiliśmy to. Także myślę, że fajnie. Prawda? Możliwe. Niemożliwe, mi się bardziej podoba. Bo jest całe drewniane, a nie niżeli takie coś. Także co? My się będziemy na dzisiaj żegnać z wami. Dziękuję bardzo za oglądanie. Tutaj widzę, że... O, widzicie? Bo mieliśmy za długie wkręty. Ale na razie to może być. To jest rozwiązanie na teraz. Na teraz, bo Mikołaj na to będzie znając życie siadał i to jest też takie... Mamy nadzieję, że to będzie wzmocnienie. O, zobaczymy. Patrz, jakie grube teraz. Najkarty. Wow, Kacper karty segreguje teraz. Jorkarskie. No, a ty te korki jeszcze musisz wyczyścić sobie, nie? No.
I co, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście, oglądaliście. Tak, łapka do góry oczywiście. Pomachaj papa. Papa, pomachaj Mikołaj. Ja mam teraz, mamie będzie klikał, dobra. Także klika Mikołaj, my już kończymy i pa.